Na poniedziałek 30 września zaplanowano zamknięcie fragmentu ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach. Powodem jest wyburzenie dawnej szwalni zakładów odzieżowych Tarmilo. Koparka specjalistyczna z takim dużym wysięgiem, ponad 30-metrowym, odetnie budynek szwalni z lewej i z prawej strony. Z uwagi na fakt kamienic, które są usytuowane blisko budynku, musimy tak zrobić, aby tam stabilnie wszystko się trzymało. Natomiast następnie wchodzimy w środek budynku jakby, koparką wyburzeniową i ściągamy sobie tu wszystko na ten utwardzony plac. Stalbet ma zgodę na zamknięcie fragmentu Opolskiej na 30 dni, ale zarząd firmy zakłada, że ruch na ulicy zostanie przywrócony wcześniej. 2,5 tygodnia powinno nam zająć to, żebyśmy z budynkiem zeszli na tyle nisko, żeby uwolnić ulicę. To znaczy parking od strony Opolskiej dalej byłby zabezpieczony płotem, natomiast ulica byłaby już uwolniona. Utrudnień mogą spodziewać się nie tylko kierowcy, ale także piesi. Ulica będzie zamknięta dla ruchu samochodów, dla pieszych pośrednio. Są tam na tym jakby drugim chodniku, równoległym do chodnika, który jest usytuowany zaraz przy budynku szwalni, dojścia do posesji, które musimy zostawić czynne zgodnie z projektem, także tam będzie możliwość przejścia. Wyburzanie pozakładowych budynków wchodzi w ostatnią fazę, która ma stać się planem telewizyjnego programu. Mamy zamiar nakręcić, już jestem po wstępnych rozmowach z producentem, odcinek wyburzaczy, także coś zostanie na pamiątkę jeszcze z byłych zakładów Tarmilo. Ma również tutaj być kręcony Dzień Dobry TVN z panem Piotrem Kraśko.